Ziemniaków nie posadzi, ona ziemniaków nie posieje, wiesz. Międzynarodowy nas wcale nie.
te warunki, te standardy pracy, z którymi my nie zgadzamy jako Związek Solidarności. Mówimy dość przez czas na naprawę, na poprawę tych warunków pracy. I myślę, że rząd powinien nas posłuchać. My też dziękujemy za wypowiedź. Ciekawa. Wolna to najświeższe wiadomości na temat m.in. zgonów z powodu niewłaściwej żywności, tak to można powiedzieć. Które obowiązują na Zachodzie, bo przecież to są to, że te same jest tam prowadzenie zdrowego odżywiania i właśnie dziczyzna tutaj jest tym produktem, który na którym warto się pochylić naprawdę i na który warto zwrócić uwagę i wykorzystywać w naszej codziennej albo chociaż powiem cotygodniowej diecie. Tak. Przede wszystkim albo przy tym miesiąteczniku, żeby organizowali się związki, a więc wchodzili na stronę, jak nie wiedzą, jak to zrobić, szczęść Boże. Polecamy, żeby wejść na stronę Solidarność, jakąkolwiek, czy to Komisji Krajowej, czy to Sekretariatu naszego Banku Handlu Ubezpieczeń, lub Zarządów Regionu, tam się Państwo dowiecie, jak się zorganizować związek, albo zapisać, bo przecież my jesteśmy większość sieci tych zagranicznych, bo cały czas walczymy. A jak nas będzie więcej, będzie większa możliwość oddziaływania na pracodawcy. I myślę, że to jest właśnie kolejny tam po wolnych niedzielach, w tym nam też zdrowe mięso, rząd powinien pomóc, bo to są kolejne zmiany potrzebne systemowe w Polsce. No do tego, panie przewodniczący, także niejednokrotnie rozmawialiśmy o tym trudnym dylemacie, trudnej sprawie, że związki zawodowe są niechętnie widziane przez tych właścicieli wielkopowierzchniowych sklepów z większościowym kapitałem zagranicznym. Dodatków. No tak, ale dlatego powinien minister rolnictwa zielone światło zaświecić dla gospodarstw ekologicznych i wtedy będziemy mieć zdrową żywność. Pracownikom, to co rząd deklaruje. Bo dziczyzna to jest bardzo mała ilość mięsa, a większość mięsa właśnie zdecydowana większość mięsa to jest gospodarstw. O tym od lat mówimy. No, konwencjonalne, to również, które stosują różne opryski a potem jeszcze co rolnik nie zepsuje w tym mięsie, to stosując różne dodatki na pasze różne, to trzeba zmienić. Myślę, że to potem przemysł to wziąć pod uwagę, spożywczy resztę zepsuje w tych naszych problemach, bo dodaje różne chemiczne rzeczy, ten deklarowała pomoc, tłuszcz palmowy i tak dalej. To właśnie nie służy naszemu zdrowiu, tylko chorujemy na choroby te cywilizacyjne właśnie z powodu tego żywienia przechemizowanego. Dlatego tylko gospodarstwa ekologiczne mogą nam dać zdrową żywność. Dziękuję. Niedziela jest naszym dobrem społecznym, dobrem kulturalnym. Rzeczywiście ma pani rację, nie tylko dziczyzna, bo dziczyzny nie mamy aż tak dużo, żebyśmy dziczyznę mogli zastąpić wszystko spożywane przez nas mięso. Ale też trzeba pamiętać jeszcze o jednym. Na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze aż tak dużo gospodarstw ekologicznych, również i na Podkarpaciu, chociaż jest to województwo, jak pani sama tutaj wspomniała, gdzie tych gospodarstw w porównaniu z innymi województwami jest zdecydowanie więcej. Tam proces produkcji zgodnie z ideą gospodarstwa ekologicznego jest zupełnie inny, bez możliwości używania nawozów sztucznych, pestycydów. Faktycznie ta żywność jest żywność tam produkowana jest żywnością wysokiej jakości i bez żadnych obaw możemy taką żywność spożywać. Ale też, proszę Państwa, chciałabym tutaj podkreślić, my tutaj dyskutując nad tymi różnymi problemami,
zdrowej żywności, bo pewnie to się dzisiaj, ta nasza audycja również i do tego sprowadza, powinniśmy zwrócić uwagę również i na ten fakt, że i w gospodarstwach konwencjonalnych możemy produkować również bezpieczną zdrowotnie żywność, bo to tak, to jest takie poprawne określenie. Tam i my w wielu gospodarstwach na Podkarpaciu taką żywność produkujemy. Ja może tutaj, jeżeli ojciec pozwoli, wspomnę o takim programie, który jest realizowany przez samorząd województwa. Jest to program Podkarpacki Naturalny Wypas. Program, który między innymi ma na celu ochronę bioróżnorodności poprzez wypas zwierząt trawożernych, ochronę krajobrazu, ochronę bioróżnorodności. I proszę Państwa, ja w ramach tego prowadzonego programu spotykam się z wieloma rolnikami. W tym roku odbyłam 7, czeka mnie jeszcze 8 szkolenie, takie warsztatowe z rolnikami, gdzie dowiaduję się, co rolnicy w ramach tego programu robią, jak realizują ten wypas, jakie podejmują różne działania i tak dalej. I co się okazuje, proszę Państwa, my dzisiaj na Podkarpaciu mamy możliwość produkcji znakomitych, naturalnych serów, chociażby ze znakomitego mleka od krów pochodzących z tego wypasu. Więc tutaj trzeba szukać tych różnych możliwości, ale ogromne znaczenie będzie miał również fakt, jeżeli Mieszczuch wybierze się na wieś po tego typu żywność. Pojedzie do rolnika. Ale też musimy pamiętać, że na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze w pełni uregulowanych przepisów prawnych, żeby rolnik mógł w swojej zagrodzie wszystko sprzedawać, więc problemów jest bardzo dużo, ale jesteśmy w tej chwili w stanie w wielu gospodarstwach produkować naprawdę bezpieczną zdrowotnie żywność, bardzo wartościową, o cennych walorach odżywczych, nie tylko na Podkarpaciu, ale w innych regionach Polski również. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maria. Nie tylko na Podkarpaciu, ale halo? Prosimy, włączy radio zbiornik, jesteśmy już na tym. Radio Maria, trwają masz wolności dnia, przed nami kolejny temat, witam serdecznie na antenie Radio Maria pana Roberta Bąkiewicza, prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Szczęść Boże, panie prezesie, witam i pozdrawiam. Nawigowamy, panie prezesie, to już dosłownie dni dzielą nas od tego wielkiego wydarzenia, jakim jest Marsz Dumnych Polaków, Marsz Niepodległości 11 listopada. Ten niezwykle świąteczny dla każdego Polaka i Polki. Podaj się w czysta pianie. Czystsza jak ta po 2,50 malutkich buteleczka. Po 2,50 tych malutkich buteleczkach. Po 2,50 tych malutkich buteleczkach. Po 2,50. W listopadzie była międzynarodowa konferencja, wręcz kongresowa. Tak, wyższa szkoła kulturystyczna. Ministra środowiska za to. Ale nie tylko my możemy taką wodę pić. Zwierzęta, taką wodę piją, są bardzo zdrowe. Mają zdrowe miasto, że tak powiem. Bardzo smaczne. Ponieważ to prawidłowa przemiana materii, a to jest właściwie tylko i wyłącznie od jakości. To słowo, że my chcemy Boga 11 dzień. My chcemy Boga, no ale ten Bóg też jest małej litery, którym jest szatan, diabeł, nawet podzielony. My chcemy Boga, no ale ten Bóg jest małą literą w Biblii. Bo jeżeli jest rzeczownik bez przedimka określonego ho, no to to jest jakiś Bóg, w sensie człowiek, w sensie pośrednik. No oczywiście, że tym pośrednikiem to jest szatan, diabeł. O czym my tu mówimy, gdy nadaje nasze radio. FM Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Zdrowy człowiek,
nie rozmawiamy o wodzie, porozmawiamy o dziewczynie. Inny razem będziemy rozmawiać, czy też jak to mówimy, rozmowy, bo cały kongres dwudniowy, międzynarodowy, poświęcony właśnie wodzie, poświęcony zasobom. Nawet o wodzie rozmawialiśmy w poniedziałek w Białej Podlaskiej z misjonarzami, którzy chyba dużo mówili o wodach. Nasze spotkanie to także możliwość przypomnienia programu, aby dotrzeć także do tych osób, którzy może jeszcze, które jeszcze może nie wiedzą, jaka trasa tego rocznego marszu, gdzie rozpoczynamy, skąd wychodzimy, gdzie jest punkt docelowy. To nie jest tak, że nie ma może nie sprzedać, gdy trafimy to, co Pana interesuje. Podczas obywa ze słuchaniem radia centralnego, czy też szukaniem informacji, wydaje się, że nikt o tym nie mówi, nigdzie o tym nie mówi. Ale trzeba też to zweryfikować i sprawdzić, po zweryfikowaniu, kiedy jest taki spodzie bardziej wielkowy. Szukać tej siły, która odnalazła od tego danych przeszkodzie. To znaczy tak, pan tutaj dotknął tematu bardzo szerokiego, bardzo istotnego, bardzo ważnego. Bez wody nie ma życia. To wszyscy doskonale o tym wiemy. Rzeczywiście zwierzęta korzystają z różnej wody, ale też w wypadku zwierząt wody same sobie poszukują tej wody, same regulują sobie tutaj możliwości dostarczenia tej wody do organizmu. Takie odnoszę wrażenie, jak dość często obserwuję zwierzęta, właśnie dzikie też, często wędruje różnymi miejscami, starają się szukać jednak wody takiej dobrej, czyli też oczyszczającej swój organizm, a będzie to miało przełożenie na jakość surowców pozyskiwanych od tych zwierząt. Ale ponieważ to jest temat bardzo szeroki, a my dzisiaj mamy się skupić na dziczyźnie, więc myślę, że chyba tyle wystarczy z naszej strony. A kiedyś pewnie ojciec zorganizuje jeszcze audycję tego typu o wodzie. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo. 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 Prosimy o włączenie radia. To jesteśmy już na... Szczególny rok, bo to de facto jakby w przeddzień setnej rocznicy powstania Polski niepodległości, a zatem takie konieczne dla nas wszystkich zwieranie szeregów i pokazywania tej naszej polskiej narodowej dumy i naszej solidarności. No oczywiście, no to już tak naprawdę to jest tylko rok na ziemię. Bardzo daleko stoi, nie słyszę jego, ale państwo słyszycie. Takie tylko pewne sytuacje historyczne, co lat temu wydarzały na wschodzie, szczególnie na zachodniej części Polski, które odrajają mleko, które w tym roku wysyłają do szczególnie bardzo ważny moment taki, Święta Niepodległości, spotkanie się w Warszawie o godzinie 15:00, Marsz Niepodległości wyruszy z ronda imienia Romana Dmowskiego. Panie Prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dobrego życzę. Dziękuję. Z Panem Bogiem, rozmawialiśmy z Panem Robertem Bąkiewiczem, prezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Ciągle jakiś prezes. A ta baba się wykłóca o te żubry. Boże, przestań. Jak piwo, to jest butelka.